Aktualnie w mieście mamy dwie strefy płatnego parkowania. Strefę A obejmującą strefę uzdrowiskową oraz B znajdującą się w centrum miasta. Poza strefami miejskimi komunikacja miejska administruje również parkingi prywatne, jak i te zlecone przez Urząd Miasta, na przykład przy ulicy Kasprowicza i przy amfiteatrze. Porównując tegoroczny sezon do ubiegłego, obserwujemy wzrost przychodów ze stref płatnego parkowania. Cieszy nas to, że zauważyliśmy, że troszkę tych turystów samochodowych, powiedzmy, było w Kołobrzegu więcej. Widzimy to po ilości zakupionych biletów. To, co cieszy, to też fakt, że większość tych osób zdecydowanie pamiętało o tym, żeby ten bilet kupić, bo widzimy regularny już dwuletni taki spadek spory wystawionych opłat dodatkowych. Także to cieszy, że tych opłat jest coraz mniej. Mam nadzieję, że będzie ta tendencja zachowana, bo to świadczy o tym, że po prostu korzystający ze stref są skrupulatni i sumienni, te bilety wykupują. A jeśli chodzi o statystyki, to jak co roku zauważalny jest wzrost przychodów spółki w strefach A i B. W tym roku, w okresie tylko sezonowym, zanotowaliśmy ponad 100 tysięcy przychodów wyższych w skali całego okresu 8 miesięcy, jest to prawie 350 tysięcy wyższy wynik. Wzrost zauważono także na pozostałych parkingach administrowanych przez komunikację miejską. Taki najwyższy zauważalny przyrost na tych pozostałych parkingach to parking przy Fredry, gdzie rok do roku te przychody są wyższe o blisko 200 tysięcy. Spowodowane to jest tym, że w zeszłym roku ten parking na Fredry jeszcze miał przez chwilkę szlabany. Te szlabany nam troszkę, jeżeli chodzi o przychody, tą sprawę obniżają, natomiast teraz widzę, że ten parking już trochę naprawdę już zaczyna fajnie funkcjonować. Dane dotyczące nowych płatnych parkingów, to jest przy komunikacji miejskiej oraz na centrum przesiadkowym przy ulicy Bałtyckiej, poznamy w ostatnim kwartale roku. Przestrzegania przepisów w strefach płatnego parkowania pilnują kontrolerzy podzieleni na strefy.